Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem historycznym. Zaświadczają o tym nie tylko przekazy biblijne, które medytowaliśmy w tych ostatnich dniach, ale również, a może przede wszystkim, fakt, że setki naocznych świadków zmartwychwstałego Chrystusa za swoje przekonania oddało nawet swoje życie. Jezus staje dziś pośród swoich uczniów i wyrzuca im brak wiary. Jest to dobra sposobność, aby zapytać samych siebie, czy mocno wierzymy, że Jezus prawdziwie powstał z martwych? Jak głęboka jest to wiara? Czy jestem do tego faktu tak mocno przekonany, że jestem gotów bronić moich przekonań za wszelką cenę? Od odpowiedzi na te pytania uzależniona jest nasza postawa na wezwanie Chrystusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tylko wówczas, gdy wiara jest głęboka, człowiek jest gotów poważnie potraktować to chrystusowe wezwanie. Jeśli wiara jest mizerna, to wezwanie to nie będzie miało żadnej mocy sprawczej. Apostołowie ruszyli w świat z Ewangelią na ustach, dlatego że dali wiarę temu wszystkiemu, co słyszeli i widzieli. Szli nie bacząc na konsekwencje swoich działań. Szli i głosili dlatego, że właśnie takie polecenie dał im Pan. Dziś to samo wezwanie usłyszał każdy z nas. Nie możemy się wymawiać, że praca, że obowiązki domowe. Mamy o wiele szersze możliwości ewangelizacji niż apostołowie. Wystarczy telefon, tablet lub komputer, aby skontaktować się z drugim człowiekiem i ogłosić mu prawdę o zmartwychwstałym Jezusie. Bądźmy dla siebie nawzajem świadkami zmartwychwstania.